Witam Cię w kolejnym odcinku. W tym odcinku opowiem Ci historię mojego kursanta, który prosił mnie, żeby nagrać dla Was ten materiał, bo spotykał się z kobietą, potem powstał pomiędzy nimi bliższy kontakt, no i teraz się z nią rozwodzi. Okazało się, że w ogóle ta dziewczyna nie jest taką kobietą, jaką była na początku. Na początku było fajnie, były emocje, potem zaczęli się coraz bardziej kłócić, ona była coraz bardziej toksyczna, wychodziła gdzieś tam na imprezy z koleżankami. No, i doszło do rozstania. Ona już nie jest tą dziewczyną, która mogła się z nim dogadać, z którą mógł w jakiś sposób negocjować, tylko ona emocjonalnie chce wszystko zrobić, tak, żeby jemu było źle. I dlaczego ci to opowiadam? No, bo jeśli rozstajesz się z dziewczyną, to moim zdaniem nie warto szarpać się z tą dziewczyną, nie warto rozwodzić się, sądząc się przez 5 lat. Tylko naprawdę warto to mieć z głowy, jeśli koniecznie musisz to zrobić. Rozstań się. Nie wchodź w dyskusję z kobietą, nie kłóć się, nie nakręcaj emocji. Jeśli dziewczyna się mocno emocjonalnie nakręci, no to będziesz miał dużo niespokojnego życia, będziesz się denerwował, stresował, do czego ci to jest potrzebne. Na pewno chcesz też mieć fajne, udane życie, więc jeśli jakaś relacja z kobietą nie wyszła, moim zdaniem nie należy się kłócić, prowokować jakichś tam agresywnych dyskusji, bo to do niczego nie prowadzi, tak? Życie masz jedno... Im więcej czasu poświęcisz na takie dywagacje, no to tym więcej tego czasu stracisz. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jeśli już rozstajesz się z dziewczyną, czy rozwodzisz z kobietą, no to nie powinieneś do końca już tej dziewczynie ufać i wierzyć. Naprawdę, jeśli masz jakieś drogocenne przedmioty w domu, nie wiem, biżuterię, pieniądze, hasła zapisane do konta w banku, no to powinieneś to wszystko zabrać ze sobą, kiedy się wyprowadzasz, bo jeśli już kobieta nie jest twoją kochanką, nic do ciebie nie czuje, żywi do ciebie pogardę, no to w tej sytuacji może też dojść do nadużyć. Oczywiście nie zawsze dojdzie, ale ty jako facet gdzieś tam mądry, nauczony doświadczeniem albo nauczony gdzieś tam z moich filmów na YouTube czy innych materiałów, powinieneś być świadomy, że w takiej sytuacji to kobieta już nie jest twoim przyjacielem i faktycznie jeśli doszło do rozstania, ona nic do ciebie nie czuje, no to może się obchodzić z tobą naprawdę niefajnie i może dojść do dużych problemów. Ten facet, o którym mówiłem, z początku materiału, jemu na przykład była żona zabrała pieniądze zabrała mu samochód, nie chciała go oddać yy, gdzieś tam ukrywała się u swoich rodziców z tym samochodem, także wyszły z tego różnego rodzaju jaja, oczywiście on na ten cały majątek pracował yy, ciężko, no i na koniec zobacz jaka go sytuacja spotkała ja nie chcę tutaj mówić, że wszystkie dziewczyny są złe, że są niedobre tak samo zachowują się często też toksyczni faceci, tak, ale ten kanał jest dla facetów, więc mówię tutaj o kobietach, więc proszę mi tutaj nie wstrzymać dyskusji typu nie wszystkie kobiety takie są, no nie wszystkie są, ale przed tymi, które pokazują tego typu zachowania, naprawdę musisz uważać. Jeśli rozstajesz się z dziewczyną, zaufaj mi. Zabierz wszystko, co jest cenne z mieszkania, wyprowadź się. Najlepiej wynajmij sobie jakiś pokój, jak cię nie stać na kawalerkę czy na większe mieszkanie. I masz cały problem z głowy. Jeśli po rozstaniu dalej mieszkasz z kobietą, czy masz u niej w mieszkaniu. Albo w jej sąsiedztwie jakieś wartościowe rzeczy, naprawdę możesz się zdziwić, co z tego wyjdzie, bo ty być może jesteś facetem honorowym, ale niektóre kobiety z mojego doświadczenia, właśnie te toksyczne, często posuwają się do bardzo, bardzo ciężkich tutaj przypadków i zachowań. Mam kolegę, który mieszka na wsi. I poznał dziewczynę na wsi. No i potem wyjechał z tej wsi do Wielkiej Brytanii, zarobił tam ponad 100 tysięcy złotych. Był tak zakochany, że tej dziewczynie z tej swojej wsi udostępnił dostęp do rachunku bankowego. I wyobraź sobie, że ona wybrała mu wszystkie pieniądze z konta, a potem napisała, że się z nim rozstaje i nie ma czego u niej szukać. Chłopak szukał pomocy gdzieś tam u radców prawnych, u adwokatów. Nic mu to kompletnie nie dało. Dziewczyna zwinęła się z jego kasą. Także ty też powinieneś na to uważać. I nawet jak jesteś blisko z dziewczyną, to zalecałbym ci. Daleko idącą ostrożność. Oczywiście to też tyczy kobiet. Jak jesteś z facetem, jesteś kobietą zamożną, sama się utrzymujesz, masz kasę, to też uważaj na niektórych facetów. Absolutnie nie dawałbym drugiej stronie dostępu do konta. Dopiero jak się znacie parę tygodni. Niedawno nawet taki przypadek był w telewizji, gdzie facet okradał kobiety, potem okłamywał rodzinę, że ta kobieta gdzieś tam wyjechała, czy coś sobie zrobiła i naprawdę też możesz się w tego typu sytuacje wpakować. Musisz też zwrócić uwagę na to, że nie każda kobieta chce, żeby było dla ciebie dobrze. Niektóre dziewczyny to po prostu karierowiczki, kobiety toksyczne. Które chcą Cię wykorzystać. Także miej się na baczności i po pierwsze, jak poznałeś nową dziewczynę, jeszcze nie jesteście razem, nie mieszkacie, nie dawaj jej dostępu do swojego konta. Nie ufaj jej zbyt bardzo. Słuchaj, czasami są sytuacje, że dziewczyna potrafi wrócić do byłego i będzie pamiętała Twoje hasło do konta w banku, wybierze Ci kasę i będzie się bawiła za Twój hajs, za Twoje pieniądze. Też takie sytuacje słyszałem. Co Twoje, to Twoje, co jej, to jej. Niech tak będzie sprawiedliwie. Takie zasady warto na początku ustalić, jeśli przeginasz, to możesz tego gorzko pożałować, tym bardziej jak się rozstajesz, powinieneś na to uważać, bierzesz rozwód z żoną, z jakąś tam kochanką się rozstajesz, to zadbaj o to, żeby ona nie miała dostępu do żadnych wartościowych dla Ciebie rzeczy, bo po prostu możecie w pewien sposób też tutaj może Ci zaszkodzić, może zabrać pieniądze i się zemścić, tak? wjechać z jakimś kochankiem też kolejna rzecz mi się przypomniała raz do mnie dzwoni facet po 40 zapłakany że przyjechał do Krakowa ja w ogóle nie pamiętałem, że z kimś się na konsultację umawiałem, facet przyjeżdża bo mnie namówił, żebym się z nim spotkał no i zaczyna płakać mówi, że 20 lat był z kobietą zabrała mu wszystkie pieniądze z konta przepisała mieszkanie z jakimś nowym facetem na siebie, w ogóle nastawia teraz przeciwko niemu dzieci i on mówi, że nie wie co zrobić, bo on jest dalej zakochany Kochany. Co mu poradziłem, to możesz się domyślić, tak, a powiedziałem mu, żeby tak naprawdę kopnął tą dziewczynę kobietę gdzieś i, i znalazł sobie inną kobietę, ale ona dała mu tyle złych emocji, że on czuł takie, taki żal, taki smutek, że i tak chciał do niej wrócić. I też tutaj nie możesz kierować się tego typu emocjami. Musisz rozdzielić logikę, fakty od emocji, tak. Fakt jest taki, że rozstałeś się z dziewczyną, tego nie ma, to pękło. Nie myśl o tym. Zbierz swoje rzeczy, zabezpiecz swój interes, zabierz swoje pieniądze, swój samochód. Resztę spraw, jeśli nie da się załatwić w sposób polubowny, załatw przez adwokata i tyle, tak? Tego się trzymaj. Jeśli będziesz tutaj dyskutował, dyskutowała, bo też mówię oczywiście do kobiet, które mają problemy z facetami, to może dojść do sytuacji, gdzie naprawdę potem tego pożałujesz, bo druga strona wykorzystała ciebie w tym całym procesie rozwodu czy rozejścia i wychodzą z tego niefajne rzeczy. Jak się podobało, łapka do góry, subskrybuj kanał, no i poleć też ten film znajomym, może udostępnić go na Facebooku. Myślę, że niektórzy też potrzebują tego typu wiedzy, a więcej materiałów znajdziesz pod tym wideo i zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tych materiałów, bo to są moje pełne materiały, gdzie podaję różne mocne sposoby na podryw, naradzenie sobie w relacjach z dziewczynami. Także zapraszam do korzystania i polecam inne moje filmy. Cześć!